Cześć, Jarek. Cześć. Co ty tak wcześnie? Wyjeżdżasz gdzieś? No, mam problem. Mianowicie będę musiał chyba dzisiaj spać w studio. Dlaczego? Co się stało? Żona wystawiła mi walizkę przed drzwi. Coś naprawił? Zdradzam ją podobno. Powiedziałeś podobno? To tak, to znaczy. Ale ja mam inne zdanie na ten temat. Czyli nie zdradzasz? Nie. Wyjaśnij mi to może... To nie takie proste. Mhm. Pokażę ci może. Dobrze. Chcesz mi pokazać swoją zdradę? Nie, nie. To znaczy no to, co mogłoby, czy żeby według mojej żony uchodzi za tę zdradę. Otóż piszę sobie z pewną dziewczyną. Okej. Okay. No to się zdarza. Ale ona jest w Nowej Zelandii. Więc jakby no nie ma możliwości i mowy o tym, żebym mógł z kimś z Nowej Zelandii, nie będąc tam, zdradzić moją żonę, że ona też nie przylatuje tu. Jasne. Nazywa się Sandra. Piszemy i rozmawiamy. Nawet nie rozmawiamy, tylko piszemy. No pokaż, co ty tam zapisujesz. Czy to jest powód? No nie, no w zasadzie tutaj nic takiego nie widzę. Zaraz, a czekaj, czy ty wczoraj... Wybierałeś z nią krawat dla siebie? No tak, ona ma dobry gust, ale no nie z nią w zasadzie, bo ja i ona oglądaliśmy te same krawaty w sklepie internetowym. Ona sugerowała mi ładny krawat, więc go wybrałem. Dobra. Pokaż mi, jeśli możesz, to oczywiście. Tak, no to ja, wiesz co, ja to nie mam z tyłu wkrycia, no nic złego nie robię. Czekaj. No zobacz, to jest nasza historia. Ale ty parę tygodni temu byłeś na koncercie z nią. No w sumie nie, byłem w domu. Mhm. Wspólnie oglądaliśmy koncert na YouTubie. Dziwne. No, byłem w domu, siedziałem na kanapie. Pokaż mi jeszcze. Ty, ale tutaj to już trochę przesadziłeś. To są święta. Spędziłeś święta. Czas z Sandrą na święta? Nie. Spędziłem czas w domu z rodziną. No tylko trochę z nią pisałem. Ale byłem w domu z rodziną. Powiedz mi, ile czasu dziennie myślisz o niej? No nie wiem. No właśnie. I to jest pytanie na dziś. Pozbędziemy się troszeczkę naszych rekwizytów. No, nie przeszkadzały. Przesuniemy. Oczywiście sytuacja była czysto odegrana przez nas. Musimy tutaj wyraźnie zaznaczyć, że to... Nie mam żadnej internetowej sympatii, z którą piszę. Jakoś tak nawet tej formy kontaktu nie specjalnie ona jest mi bliska, więc... To oczywiście było tylko na potrzeby zagajenia naszej dyskusji. Tak, ale tu wyraźnie trzeba wskazać na to, więc ta sytuacja była konieczna, żeby doprowadzić nas do pojęcia, które będziemy dzisiaj brać na tapet, będziemy rozważać i zastanawiać się nad nim. Więc będziemy mówić o zdradzie. Jak się pewnie domyśliliście. I teraz zanim zastanowimy się, czym jest zdrada, no to trzeba byłoby nam nieco zawęzić. No bo oczywiście możemy mówić o zdradzie państwa, o zdradzie ideałów, tak. o wielu różnych jakby przejawach tego, czym mogłaby być zdrada, ale nie mamy tyle czasu, więc chcielibyśmy to na potrzeby dzisiejszego filmu zawęzić do zdrady, nie powiem małżeńskie, takiej partnerskiej. I ona jest najtrudniejsza do analizy, jak się przekonacie, dlatego wzięliśmy ją do analizy, a nie całość zdrady, która oczywiście też złamanie zdrady jest pewnym aspektem moralnym, czy też naruszeniem pewnych zasad moralnych. I tutaj trzeba wskazać od razu, że zdrada musi w jakiś sposób wiązać się z pewnymi normami, zasadami, które ja przyjąłem, czy też ogół mojej grupy, w której funkcjonuję, przyjęła. I w jakiś sposób umawiamy się, żeby przestrzegać tych zasad. I wtedy możemy powiedzieć o zdradzie. Oczywiście moglibyśmy analizować długo
pewne umowy, które zawieramy, pisane, niepisane, wypowiedziane, niewypowiedziane, gdzieś tam, które pojawiają się w naszych intencjach, jeśli chodzi o układy partnerskie, tak. Ale znowu analiza tego zajęłaby nam dosyć sporo czasu, więc uprośćmy to maksymalnie do wciąż jeszcze najbardziej powszechnego modelu, czyli małżeństwa. I to jest o tyle proste, że wtedy mamy przysięgę. Jeśli mamy przysięgę, to wtedy mamy też i złamanie tej przysięgi, czyli możemy o kimś takim powiedzieć, że jest po prostu zdrajcą. Tak, że zdradził współmałżonka, tak? Nie wywiązując się z przysięgi zawartej przy świadkach, tak? Tak. Podpisanej bądź też niepodpisanej, w zależności gdzie ona była składana. Niemniej jednak złożona była. I tutaj mamy już prostą sytuację. Mamy dwie osoby, one się umawiają, przysięgając na pewno bycie razem, przestrzeganie pewnych wspólnych jakichś tam zasad i pewną wyłączność. Na dobre i na złe. Właśnie, tutaj warto powiedzieć na dobre i na złe. I oczywiście też pewną wyłączność dla siebie, na siebie. To jest to też w pewien sposób istotne. Bo teraz oczywiście, żeby rozprawić się na samym początku z tym, czym jest zdrada, no to rzecz jasna, nie analizujemy i nie podważamy, czy też tak, nie będziemy się zajmować sytuacją, w której jeden z małżonków zakochał się w innej osobie, poświęca jej czas, przebywa z nią i współżyje z tamtą osobą. Tak, to jest sprawa oczywista. Jasna i tutaj jakby nie ma o czym dyskutować, jest to ewidentna zdrada małżeńska i tutaj... Zdecydowanie tak. Wszystko jest jasne. Trudno tutaj jak gdyby, no nie wiem, bronić jedną ze stron. Ale problemy pojawiają się, kiedy wchodzimy w głębiej w to zagadnienie, bo musimy się zastanawiać, bo wiemy w jakiś sposób, czujemy, że tych zdrad jest kilka. Otóż to nie jest jedyny rodzaj zdrady. Więc jeżeli ja będę miał internetową, czy ktoś, tak, będzie miał internetową przyjaciółkę, przyjaciela, z którym mu będzie poświęcał mnóstwo czasu. Tak jak w tej scence, czyli święta, czyli koncerty, tak. Czyli wspólne zakupy, wspólne omawianie problemów, zwierzanie się z problemów. Teraz nagle, gdy okazuje się, że powiedzmy żona jakiegoś mężczyzny odkrywa, że on chodzi do, nawet gdyby to był internetowy, tak, sklep z jakąś kobietą, przyjmijmy taki tak. Układ, ona dowiaduje się wcześniej, albo jako jedyna, o pewnych problemach jego, o troskach, o awansie, tak. o kłopotach w pracy. Zwierza się z pewnych ważnych dla niego problemów. Tak. No to i w tym momencie, czy ta kobieta może uznać, że ten człowiek ją zdradza. Bo tutaj cały czas poruszamy się, fizycznie się nie spotykają. Tak, poruszamy się na jakimś takim bardzo miałkim terenie, ponieważ tam możemy pomylić to wszystko jeszcze z pewną przyjaźnią, która może też zaistnieć i ona często też tak się przejawia. Tylko, że w przyjaźni, czy też w tej sytuacji, którą zaproponowaliśmy na samym początku, twoja żona o tym nie wiedziała. Myślę sobie, że tu jest ważny element ten w zdradzie, że ja nie mówię swojej osobie, z którą jestem, tego, co ja robię. Nie mówię, bo czuję, że gdybym to powiedział, to by okazało się, nie byłaby zadowolona, bo byłoby to gdzieś na granicy zdrady albo czegoś podobnego. No dobrze, ale to też jest podobne niezadowolenie jest wtedy, kiedy ktoś, wyobrażając sobie taką sytuację, spędza większość czasu wolnego w klubie sportowym, tak. Grając w kosza z kolegami, tak. Może święta nie, ale soboty, niedziele, tak? Wyjazdy. No i w tym momencie jakby, no, czy ktoś, kto jest partnerem tego człowieka, może poczuć się oszukany, jeżeli ten ktoś spędza więcej czasu z kolegami z klubu, czy też każdy wolny ja czas, czy to jest z pewnego rodzaju zdrada, czy jeszcze nie? Ja bym powiedział, że nie. To jeszcze nie. Chociaż gdzieś to też jest na granicy zdrady, ponieważ poświęcamy więcej czasu przyjaciołom, kolegom, jakimś hobby, niż tej osobie, z którą jestem. To może być potraktowane, ale brakuje mi pewnych elementów. Okay. Brakuje mi czy te elementy są w tej internetowej, powiedzmy, może przyjaźni to za mało powiedziane,
A miłości to za dużo powiedziane, ale takiej internetowego zauroczenia. Myślę, że tutaj właśnie ten element więzi emocjonalnej, która się rodzi między wami, czy też między tą osobą, która komunikuje się i drugą, ta więź emocjonalna jest na tyle mocna, że zaczyna się tu coś rozgrywać. My nie wiemy jeszcze do końca co, ale to może naruszyć strukturę tego związku, w którym jesteś. W jakiś sposób, bo możesz się zacząć zatracać w tym wszystkim. Okej, okay, czyli zgodnie jestem co do tego, że jeżeli wywiązuje się między dwiema osobami pewna więź emocjonalna i te osoby nie są osobami w związku, tak, to to jest podstawą do... Podstawą, ale nie jest jeszcze, ale podstawą. Do tego, żeby zacząć mówić o zdradzie, tak? To jest niesłychanie trudne. Bo teraz weźmy po prostu ten taki ordynarny sposób zdrady, najprostszy i też nie wiadomo, czy do końca zdradą. Idziemy do publicznego miejsca istniejącego od zawsze i tam za pieniądze odbywamy akt seksualny. Z osobą, której imienia nie znamy, tak, znaczy jest to niewymyślone. Oczywiście, po czym wychodzimy... I nigdy tam nie wracamy. Emocjonalnie... Nie mamy żadnego emocjonalnego związku z tą osobą. Tak. Jest to usługa jak niczym na myjni. Zgadza się. I w tym momencie wychodząc tam nie czuję, że jest to zdrada, ponieważ nie ma tego elementu, o którym właśnie przed chwilą powiedzieliśmy i to mogłoby być niebezpieczne, bo mogłoby być wyznacznikiem dla niektórych. Nie sugerujcie się tym. Jest to zdrada. Jest to zdrada. Czujemy, że jest to zdrada. W tym przypadku niewiele osób miałoby wątpliwości. Tak? Oczywiście możemy sobie teraz zadać pytanie. Co jest bardziej destrukcyjne dla związku? Wyjście do takiej, powiedzmy, nazwijmy to agencji towarzyskiej, czy też utrzymywanie 6-miesięcznego kontaktu z przyjaciółką. Tajemnicy, powiedz jeszcze tajemnicy. Tajemnicy z przyjaciółką, omawianie z nią problemów, tak? I jak gdyby, no, co bardziej zaburza małżeństwo albo związek. Ja bym skomplikował to jeszcze bardziej. Mamy tą, w takim razie ten ordynarne wyjście i zakończone aktem seksualnym z moim żadnym poczuciem zdrady, a z drugiej strony sytuacja, powiedzmy, z pracy, kiedy ja, ale jakaś osoba zdradza, nie zdradza, od razu musiałbym powiedzieć, że to jest to zdrada. Dochodzi do pewnego emocjonalnego związku w pracy z moją koleżanką w pracy, i nigdy nie kończy się to żadnym aktem seksualnym, ale się w niej zakochuje. Co jest w tym momencie zdradą większą? Nie wiem, czy można powiedzieć większą. Ty kochasz koleżankę z pracy, tak? Tak. Nie mówisz o tym żonie. Tak. Ona ciebie kocha też? Czy myślisz, że to istotne? Chyba nie. Ale to dobra, spędzacie razem czas? Myślę, że chciałbym, żebyśmy spędzali ten czas. To dalej jest niewymyślone. No tak, oczywiście działamy czysto hipotetycznie. Wiecie, bo my poruszamy się teraz na bardzo grząskim gruncie. Uwaga, że obaj mamy żonę. Otóż to. I obaj jesteśmy w szczęśliwych związkach. Tak. Zatem, jeżeli... Dobra, ale wychodzimy w tym momencie z tą koleżanką z pracy, nie wiem, na kolację, do teatru. No moglibyśmy pójść tą drogą, że wychodzimy, spędzamy trochę czasu, nawet chcielibyśmy, żeby to się rozwinęło w coś większego i czujemy, że emocjonalnie ja się zakochałem. To jest, czujemy, i to jest zdrada, czy nie? Ale nie doszło jeszcze do... Nie doszło, do skonsumowania, powiedzmy, tego związku w jakiś tam sposób. I teraz pytanie, gdzie zaczyna się zdrada? Tak. Bo w samym akcie seksualnym, no trudno mówić o zdradzie. On, tak? On raczej tylko tak pieczętuje, można powiedzieć często. Rozpad małżeństwa, czy początek rozpadu małżeństwa. Tak, na pewno problemy. Tak. Na pewno problemy. I teraz, która z tych zdrad jest, powiedzielibyście, jest mocniejsza? Powiem więcej. Może nie więcej, ale to zadam pytanie. Czy gdybyście mieli wybór i moglibyście sobie wybrać, jak byście woleli, żeby wasz partner albo partnerka was zdradziła? To jest pytanie. Aha, czy w jednorazowym akcie, tak, bez emocji? Tak. Czy w długotrwałym emocjonalnym związku bez aktu? Bo my sobie możemy tutaj rozmawiać, ale kiedy odniesiemy to do was wszystkich, do nas też wszystkich... Trzeba jeszcze powiedzieć, że to jest materia na tyle delikatna i trudna, że wiele osób miało, ma, będzie miało tego typu problemy. No to są bardzo trudne sprawy i tak, bardzo wiele osób bardzo je przeżywa, tak? To jest naturalne.
Więc teraz my sobie możemy dywagować, tak, i sprawić wrażenie, że traktujemy ten temat luźno i lekko. Lekko, lekceważąco. Niemniej jednak mamy tutaj taką akademicką wręcz możliwość podyskutowania. Nie życząc oczywiście nikomu uczestnictwa w tego. Ale to jest, powiedzmy, eksperyment myślowy, który wolałbym sposób zdrady, ten, kiedy moja partnerka zdradza mnie, czy też żona zdradza mnie po prostu w jakimś akcie seksualnym, ale jednorazowym, chwilowym, i po prostu znika ten ktoś z jej życia, czy moja partnerka, żona zakochuje się w kimś bez aktu seksualnego. Ja nie wiem, powiem ci szczerze. Wydaje się, że jedno i drugie jest niedopuszczające, jest złe. Oczywiście, ale problem jest gdzieś tam, leży w tym, w co dzisiaj jesteśmy uwikłani często, czyli spędzanie tego czasu, tak jak powiedziałeś, i wiązanie się emocjonalnie poza domem z innym. W domu. Siedzę w domu, mailuję, piszę, spędzam mnóstwo czasu na Facebooku, tak? Jeżeli jakby to jest, powiedzmy, rozrzucone na różnego rodzaju działalność, nazwijmy to internetową działalność, no to jest to tylko uzależnienie, które dotyczy dużej części z nas i trudno, tak? Możemy z tym walczyć. Tak. Ale jeżeli skupiamy się w tej naszej działalności, aktywności internetowej na jakiejś osobie, nieważne czy z tego samego miasta, czy z mieszkania obok, czy z innego kontynentu, ale skupiamy się na tym, wiążemy się emocjonalnie i już wiemy, bo jesteśmy zgodni, że emocjonalne zaangażowanie jest takim symptomem zdrady. Musi być w tym też pewien rodzaj tajemnicy. Moim zdaniem to jest ważny element, chociaż możemy go pominąć w pewien sposób, bo w tym momencie, kiedy ja będę mówił swojej partnerce, że ją... Mam zamiar jutro na delegacji zdradzić. To dalej jeszcze zrobię zdjęcie i ono będzie poinformowane o wszystkim, no to nie przestaje to być zdrada. Tak, czyli ten rodzaj tajemnicy możemy obejść, niemniej jednak on jest ważnym elementem. Kiedy ja, i wydaje się, że też jest to też świetny wyznacznik, bo jeden z, ale bardzo ważny, bo kiedy ja czuję, że coś zmalowałem, w cudzysłowie, czyli coś pojawiło się w związku między jakąś osobą a mną, i ja tego nie chcę powiedzieć swojej partnerce, żonie, to oznacza, że czuję wewnętrznie, że to już jest gdzieś na granicy zdrady. Chyba, że będzie to, nie wiem, oporysowałem auto. Tak, ale chodzi tutaj oczywiście o te wszystkie elementy, które mówiliśmy wcześniej, czyli emocjonalny związek, jakiś tam czas spędzany, czy też niekoniecznie, ale ja muszę tam nie powiedzieć o tym. Dobra, czy zatem możemy uznać, że zdrada w jakiś sposób zaburza proporcje przebywania z rodziną? No bo często jakby zdrada nie dotyczy tylko partnera, partnerki, ale dotyczy całej rodziny, tak? Ja znajduję sobie nową partnerkę, zostawiam żonę, zostawiam dzieci. No i to jest jakby cały dramat dla całej rodziny, nie tylko dla mojej żony. To ja bym tutaj nie rozważał ilości spędzanego czasu, czy też czasu spędzonego w rodzinie, tylko jakby destrukcji całej rodziny, całej... No to, ale to poczekaj, jeżeli byłoby tak, że ja miałbym przyjaciółkę, z którą spędzałbym każdą wolną chwilę, niedzielę, chodzilibyśmy na kolację... Ale mówisz to ze swojej żonie. Dobrze, to ważne, mówię. Mówię to. Spełniamy ten warunek. Mało tego, ona może w każdej chwili zadzwonić, przyjść, sprawdzić, tak, że my nie robimy niczego złego. Tak. Siedzimy i rozmawiamy. Opowiadamy sobie żarty, tak? Siedzimy razem w teatrze, siedzimy razem w kinie, jemy kolację. Nie jest zdradą. Moim zdaniem jest. Ponieważ ten czas, kiedy tworzymy związek, kiedy jesteśmy partnerami, tak? No to ten czas powinien poświęcać mojemu partnerowi, partnerce. Rodzinie. Ale to teraz, jeżeli ja robię to, teraz znowu ktoś może powiedzieć, że jeżeli jestem długo w pracy, czy zdradzę kogoś, no nie, bo ja pracuję, żeby zarabiać pieniądze, tak? No jeżeli jestem pracoholikiem, pracuję, bo muszę. Ale jeżeli wybieram kolację z przyjaciółką, tak, oczywiście, no to żebyśmy nie popadli w jakąś totalną skrajność, tak? Jeżeli idę z przyjaciółką... Ale dobrze, to jest tak pewna hiperbola, tak, rozumiem. Jeżeli wybieram kolację z przyjaciółką raz w tygodniu, natomiast kolację z żoną, no to
to moja żona może poczuć się nie tyle zdradzona, ale w jakiś sposób oszukana. Ale pięknie właśnie to powiedziałeś. Sam zatrzymałeś się w pewnym momencie mówiąc nie tyle zdradzona, bo teraz proponuję inne rozwiązanie. Zaproponowaliśmy wcześniej, by odnieść się do samego siebie. Jeśli ja nie mówię drugiej osobie o tym związku i trzymam to w tajemnicy, to jest to pewna wskazówka, że coś jest nie tak. To sprawdźmy w drugą stronę, kiedy twoja partnerka, żona, czy też tej osoby, która ten sposób życia wybiera, czyli z przyjaciółką, z przyjacielem, czuje, że coś jest nie tak, to nie, czy ona poczuje się zdradzona? Ona nie poczuje się zdradzona, ona może ci zrobić burę, ona możecie mieć, zacząć się kłócić, wiele z tego rzeczy jakby wyjdzie, ale nie będzie to zdradą. Nie do końca bym się z tym zgodził, dlatego że ładunek emocjonalnego zaangażowania... A, bo teraz pytanie, ile tam jest tego ładunku emocjonalnego? No wiesz, jeżeli z kimś chodzisz na kolację, no cóż, nie. Śmiejesz się z jego dowcipów, spędzasz z nim czas, opiekujesz się nim niejako, tak? W jakiś sposób, tak? Pamiętasz o jego urodzinach, ale nie jest to twoja żona, tylko przyjaciółka, no to wydaje mi się, że nie można... Jakby no... Czegoś mi brakuje. Cały czas mi czegoś brakuje. Może tego właśnie, kiedy ja muszę sam sobie odpowiedzieć, czy wolałbym być z tą osobą, czy z moją żoną. No teraz zróbmy krok następny. Jeżeli uznamy, a ja bym się do tego skłaniał, że to już byłaby, nosiłoby to znamiona zdrady, jeżeli spędzam czas, angażuję swoją energię, nie mówię pieniądze, ale energię, tak, emocje w kontakt z inną osobą, notoryczny kontakt z inną osobą, a cierpi na tym moja żona, tak? No to teraz zróbmy kolejny krok. Jeżeli na przykład zamiast poświęcać czas żonie i rodzinie, ja poświęcam czas sklejanie modeli samolotów. I teraz przychodzę do domu, jest taki... przychodzę do domu, dzieci chcą pokazać, co zrobiły w szkole, co im się przydarzyło, chcą porozmawiać, żona chce porozmawiać, ja mówię, poczekajcie, wyciągam model samolotu, siedzę i przez 4 godziny go sklejam, po czym mówię, no to jestem zmęczony już, idę spać. I teraz, czy to jest zdrada rodziny? To jest za mocne, moim zdaniem, w tym momencie. Zaniedbujesz. Bo czy celowo mówię o samolotach, ale tak, ilu jest ludzi wśród waszych znajomych, nie chciałbym powiedzieć wśród was, drodzy widzowie, którzy przychodzicie do domu, podnosicie wieko laptopa i znikacie w tym świecie dla rodziny na następne 5-8 godzin. Tak, jest czy to... Czy to nie jest jakby wyrządzenie krzywdy rodzinie? No nie wiem, kosztem... Nie musi to być jedna przyjaciółka, tak? To może być Facebook, YouTube, cokolwiek. Gra, Fallout, nieważne, tak? No jest może tam... To być FIFA. Przywiązanie emocjonalne jest. Jakiegoś rodzaju zaangażowanie. Zaangażowanie również, ale brakuje tutaj tych elementów, które są szalenie istotne, czyli tego, czy ja wewnętrznie czuję, że jest to zdrada. Wiem, że możemy to obejść, bo są osoby, które mogą zdradzać i nie czuć tego, że zdradzają, tak jak ty to zaprezentowałeś na samym początku, że nie czułeś, że to była zdrada. I możemy to obejść, ale gdzieś tam wewnętrznie ja muszę sobie odpowiedzieć na to pytanie. I to musi być pewien rodzaj tajemnicy, czegoś takiego, co jest, no i przede wszystkim układem międzyludzkim, moim zdaniem. Jeśli chodzi, mówimy o zdradzie małżeńskiej w tym przypadku. Wiadomo, że jest szereg sposobów na zaniedbywanie i niedopełnianie odpowiedniego, wypełnianie tego małżeństwa tak jak trzeba. Bo teraz przyszło mi do głowy, że są pewne religie, w których jest to bardzo, bardzo precyzyjnie określone. Na przykład, kiedy przychodzi weekend, to obowiązkiem ojca, tak, jest zajmować się przez ten weekend rodziną. Tak. I tutaj nie ma mowy o ucieczce, tak? Nie ma kolegów, przyjaciółek, pracy, hobby. To idzie na plan dalszy. Tak. Jest weekend z rodziną. I to jest, powiedzmy, uświęcone, tak? I każde odstępstwo od tego, rodzina ma prawo
uznać jako złamanie pewnego rodzaju przysięgi małżeńskiej, tak? Dobrze, tylko że wskazałeś, powiedziałeś sobota, niedziela, czyli zakładamy, że inne dni są takim momentem, kiedy ja mogę robić jeszcze inne rzeczy. Tak. Bo wiemy o tym, że jeśli chodzi o sam związek, ja nie przysięgałem, że będę od rana do wieczora przy mojej żonie. Ja nie przysięgałem, że będę cały czas tylko i wyłącznie emocjonalnie zaangażowany na 100% w całość tego związku. Ale jeżeli będę wpadał raz w tygodniu na godzinę, to nie jest zdrada, to jest niszczenie swojego związku, to jest zaniedbywanie go, ale to nie jest zdrada. Myślę, ale to wszystko jest ze sobą połączone, to musi mieć ze sobą, to musi być ze sobą jakoś współgrać, rzecz jasna, czyli pewien rodzaj tajemnicy, ja bym to sumował, pewien rodzaj tajemnicy, pewnego emocjonalnego związku, mojego własnego poczucia, które gdzieś wewnątrz mnie jest. Do tego jeszcze ten zaniedbywanie, niszczenie tego związku, ten czas, który spędzamy. Czas, dobra. To teraz tak, czy w zdradzie powinien się pojawić element zazdrości? Jeżeli działanie partnera wzbudza zazdrość tej drugiej osoby, czyli że ta druga osoba myśli sobie, że chciałaby być na miejscu tej osoby, w tym wypadku trzecim. Dobrze. Tak? Czy to jest wyznacznik jakiś? No bo jeżeli na przykład moja żona siedzi w domu, tak, i wie, że jestem na kolacji z przyjaciółką, a na kolacji z żoną nie byłem powiedzmy 3 miesiące, a na kolacji z przyjaciółką chodzę raz w tygodniu, no to ona teraz siedzi w domu, płacze na przykład i myśli sobie, że chciałaby być w miejscu tej przyjaciółki. Bo myślę, że tutaj trafiłeś w jakiś bardzo ważny punkt, czyli zazdrość tutaj jest tylko pewnym lampką, symptomem, który się zapala, pokazując, że ona się czuje krzywdzona. Zdradzana. I to jest chyba ten clue tego całego... To jesteśmy w niebezpiecznym momencie. Jesteśmy, ale musimy go nazwać. Zdrada jest wtedy, kiedy ta osoba, która jest po tej drugiej stronie, jest wyraźnie, my wiemy o tym, że ją krzywdzimy lub ona się już czuje krzywdzona, kiedy się dowiaduje o tym. Odtrącona to jest najmniej powiedziane. Jest skrzywdzona, załamana i wiele innych rzeczy z tym emocjonalnych jest powiązanych. Dobre. Czyli krzywdzenie musi być w tym stronie, po tej drugiej stronie. Okej, no to ja bym chciał pójść jeszcze kroczek. Rozumiem. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest jakieś małżeństwo, dwie osoby spędzają z sobą dużo czasu, oglądają wspólnie wieczorem filmy, chodzą na spacery, chodzą na kolacje. No, pewnie. Jest to tak jak w wielu, wielu wypadkach. Mija, powiedzmy, 2-3 lata. Częstotliwość wspólnej aktywności mocno spada do momentu, w którym prawie całkowicie zanika, ponieważ w domu pojawia się labradorka. I teraz labradorka leży sobie na kanapie. Facet przychodzi z pracy, głaszcze sobie tę labradorkę, wychodzi z nią na spacery, biega z nią do weterynarza, bardzo mocno się o nią troszczy. Nie jest to nic dziwnego. Nawet czasem przychodzi twoja żona i mówi: ty kochasz, czasem widzę, że ty kochasz tego swojego psa bardziej niż mnie. Żartem, niby to żartem. Gdyby się temu przyjrzeć z boku, no to jakby doszło do pewnej zamiany, tak? Bo jeszcze 3 lata temu ten sam człowiek, który wracał z pracy, gładził żonę po włosach, trzymał ją za rękę, wychodzili wspólnie, razem oglądali filmy, interesował się tym, co ona czuje, czy coś nie boli, czy dobrze się ma. Natomiast mijają 4 lata, czy tam 5, czy tam 7, podobno 7 to jest ta magiczna granica, i to całe zainteresowanie przechodzi na labradorkę. No oczywiście ta żona, gdyby żaliła się, że mąż ją zdradza z labradorką, wyszłaby na idiotkę. Ale kiedy siedzi sobie w domu z boku gdzieś i patrzy, teraz analizujemy tę całą sytuację, jak facet głaszcze labradorkę, bawi się z nią, spędza z nią wieczory, to może sobie pomyśleć, poczuć się zazdrosna w pewnym sensie. Tak myśli sobie, wolałabym, żeby głaskał mnie po włosach, a nie labradorkę. Czy w tym momencie możemy sformułować pytanie, czy też stwierdzenie wręcz, że można zdradzić
żonę męża z, ze zwierzęciem. To jest niebezpieczne stwierdzenie, choć wszystkie te elementy, o których powiedzieliśmy, prawie wszystkie gdzieś tam pasują. Jest czas, jest zaangażowanie emocjonalne, może się pojawić zazdrość, może no nie tyle taka typowa zazdrość, tak, ale pewna myśl może się pojawić, ale wolałabym być na jej miejscu. Nie ma spełnionego jednego elementu, czyli ja nie czuję wewnętrznie, a to powinno się moim zdaniem wydarzyć, nie czuję wewnętrznie, że zdradzam moją żonę, dla mnie ona jest najważniejsza i wszystko jest okej. Okay. Fakt, że inaczej teraz pokazuję to, a może nawet zaniedbuję, to prawda. Może to być fajny początek do tego, żeby na nowo wrócić do sytuacji, kiedy to małżeństwo zacznie pokazywać swoje uczucia na nowo. Mhm. Ten pies może to jakby pokazać ten problem, ale to nie jest zdrada. To nie jest zdrada, ona może nam tylko, bo ja wewnętrznie czuję, że nie. To nawet nie przyjdzie mi to na myśl. Być Jasne. Może tej drugiej osobie tak. Ale nie mnie osobiście, więc myślę sobie, że to nie jest zdrada. Znowu cofając się, no to musielibyśmy, gdybyśmy odrzucali pewne zachowania, no to również moglibyśmy odrzucić zachowanie takie, w której ktoś spędza z przyjaciółką więcej czasu niż z żoną. To nie jest zdrada, ponieważ żona to wie. Tak. A nawet jeżeli nie wie, to i tak to nie jest zdrada, ponieważ no, do niczego nie doszło, jak to się mówi. I teraz znowu cofając się w ten sposób, musielibyśmy uznać, że jedynym elementem, o którym możemy mówić z pełną odpowiedzialnością o zdradzie, jest no, sytuacja, w której partner, czy też jeden z małżonków, no, dopuszcza się aktu seksualnego z innym. Tak, i jeszcze, żeby nie komplikować, bo widzieliście to na samym początku, żeby to jeszcze było powiązane emocjonalnie, wtedy to jest wszystko takie jawne, wyraźne, jasne. No i tutaj nie ma o czym dyskutować. Nie ma o czym. Ale ta granica, zwróćmy uwagę, że ta granica zdrady, a nie zdrady, nie jest bardzo jasno nakreślona. Nie jest, nie jest. Ona nie może się tylko i wyłącznie w momencie aktu seksualnego zadziać. Nie możemy na jej postawić tylko i wyłącznie w momencie jakby emocjonalnego zaangażowania. Ta granica jest bardzo płynna. Oczywiście, dlaczego wzięliśmy na ten temat do rozważania? Ponieważ w przyszłości pojawi się jeszcze szereg innych problemów związanych z tym zagadnieniem i z tym zachowaniem. Bo przecież zaczęliśmy od komputera, zaczęliśmy od świata cyfrowego i ten świat cyfrowy pokaże nam nowe problemy, z którymi będziemy musieli sobie poradzić. Już zaczynam, bo teraz najprostsze jakie są, czyli kiedy ja rozmawiam sobie na Facebooku i spędzam dużo czasu z jakąś tam osobą, która mnie rozumie, której zwierzam się z jakichś problemów, ale ona siedzi gdzieś tam daleko, nie widzę jej, ale... Zakochuje się w niej? I teraz może być tak, że są takie przypadki z pewnością, kiedy ktoś się zakochuje w tej osobie. Jest nawet gotów rzucić swoją żonę, właśnie, żeby odnaleźć tą osobę, której nigdy nie widział. I może się okazać wtedy, że to jest nowozelandzki najnowszy program IT do sprawdzania mężczyzn. Albo jest to bot. I wtedy okazuje się, że utknęliśmy w jakimś miejscu, gdzie ja zdradziłem swoją żonę. Nawet byłem w stanie, kupiłem już bilet do Nowej Zelandii, żeby pojechać tam, spotkać się z tą osobą. A potem się okazuje, że to jest po prostu bot. To jest oczywiście jeden z elementów tego, to znaczy jeden z problemów, bo przecież weźmy sobie dalej wirtualny świat. Kiedy ja odbędę akt seksualny wirtualny. Czy jest to zdrada wtedy? To są problemy, które... A jeżeli nie, to jaka jest różnica między wirtualnym, a bez zaangażowania emocjonalnego fizycznym? Tak, tutaj wchodzimy na nowe problemy, które gdzieś się pojawiają. Jak widzicie, ta zdrada nie jest tak łatwym pojęciem, jakby się wydawało na początku. Odnoszę wrażenie, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym to jest coraz bardziej się komplikuje. Ludzie będą się częściej zdradzać. 500 lat temu sprawa była w zasadzie prosta. No jeżeli się z kimś mieszkało pod jednym domem, no to było ok. A jeżeli się opuszczało dom albo wyganiało tą osobę, to było tak jakby, nie wiem, jednoznacznie z rozpadem tego związku. Bo tutaj musimy jeszcze ważną rzecz powiedzieć. Kiedy zobaczysz kogoś, którego miałbyś potępić,
za to, co zrobił. Czy zdradził swoją żonę, której przysięgał na dobre i na złe? Zdradził tą swoją, złamał swoją przysięgę po części. Co to znaczy, czy... teraz, co to znaczy zdradzić? No właśnie, no to już pomijając nawet, czujesz, że chcesz go potępić, to powiesz do niego, ty zdrajco? No chyba nie. Powiemy, ty cudzołożniku. Bo teraz element, który jest w tym wszystkim ważny, to ten... moglibyśmy powiedzieć krzywoprzysięco. Ale jednocześnie najprościej byłoby powiedzieć ty cudzołożniku. Tak. Niewierny małżonek. Tak, bo w tym wszystkim jest jeszcze niewierność. W tym wszystkim jest jeszcze flirt, który jest, no może nie chyba aktualny do dzisiaj gdzieś, który jest też na granicy i to jest bardzo... Często flirt niewinny, czasem się tak mówi, niewinny tak, flirt. Tak, przecież to był tylko niewinny flirt. Z kimś porozmawiałem, pożartowaliśmy sobie, ale ileś tam takich niewinnych flirtów przy sprzyjających warunkach przeradza się w zdradę, tak? A zatem... Na koniec można byłoby powiedzieć, że w dzisiejszym świecie może się tak wydarzyć, że zaczniemy zdradzać swoją partnerkę lub partnera. Nie wychodząc z domu. Nie wychodząc z domu, nie wiedząc o tym, że zdradzam. I teraz musimy mieć jasno pewne kryteria odczucia i pewną wskazówki, co tą zdradą jest, a co tą zdradą nie jest. Więc myślę sobie, że na tym pokazując, byśmy skończyli, pokazując te szalenie skomplikowane zagadnienie, jakim jest zdrada. Ten układ dwóch osób, tak. Czy też ta umowa. Dziękujemy. Do usłyszenia wkrótce. Zwróćcie uwagę, co robicie w ramach związków. Dziękujemy bardzo.